Myślimy o sobie jako o protagonistach naszej osobistej historii. Niech ktoś tylko zajdzie z tym za daleko, a otrzymujemy narcystycznych ludzi, którzy wnerwiają wszystkich dookoła. Ale nad tym wszystkim jest kolejna warstwa. W końcu wszyscy doświadczamy świata z perspektywy naszych własnych oczu. To, co widzimy, jest ograniczone. Nie rozumiesz, o czym mówię? Wyobraź sobie przez sekundę, że żyjesz w symulacji. Teraz pewnie myślisz, że to niemożliwe, by komputer wszystko to przetwarzał. Cały nasz świat w każdej jednej sekundzie. Wyobraź sobie, jak wchodzisz do księgarni. Czy czytałeś kiedyś wszystkie książki, które się tam znajdują? Nie, nawet lepiej. Czy otworzyłeś wszystkie książki, które w niej są? Jak mógłbyś wiedzieć, że każda z tych książek jest prawdziwa? Że naprawdę znajduje się w niej jakakolwiek treść? A równie dobrze mogłyby być naprawdę dobrze wykonanymi placeholderami. Mają za zadanie sprawić, by świat wyglądał na bardziej realistyczny. Przenieśmy to na nasz świat. Jasne. Są sposoby na to, by dowiedzieć się, co się wydarzyło na świecie, który cię otacza. Ale jak wiele tak naprawdę możesz doświadczyć? W końcu tylko to, czego doświadczamy, ma wpływ na świat, który nas otacza. Nie możemy wejść do wnętrza czyjejś głowy. 2 tygodnie temu wprowadziłem się do miasta. Nie cieszyłem się z tego powodu. To było naprawdę małe miasteczko. Daleko mu było do miasta, w którym się wychowywałem, ale musiałem tu przyjechać. Była to część mojej pracy, a kredyt studencki sam się nie spłaci. Westchnąłem, myśląc o następnych 6 miesiącach monotonii. Sądziłem, że tak właśnie się stanie. Po tym, jak się już zadomowiłem, wieczorem usłyszałem, że ktoś dzwoni do moich drzwi. Nie spodziewałem się tego. Jeszcze nie odpakowałem wszystkich moich rzeczy. To był mój sąsiad. Tak przynajmniej się przedstawił. Przyszedł Gary, razem ze swoją żoną i córkami, bliźniaczkami. Byli mili, ale śpieszyło mi się, by wrócić do pracy. Nie był to jednak koniec odwiedzin. Listonosz oraz inni sąsiedzi, właściciel lokalnego sklepu, śmieciarz. Wszystkie te osoby zaczęły wyzwaniać mi do drzwi, by się przywitać. Nie miałbym nic przeciwko temu, ale rzecz w tym, że wszystkie te rozmowy ciągnęły się w nieskończoność. Teraz, gdy tak o tym myślę, wszystkie te konwersacje były naprawdę dziwne. Wiem, że Dolina Niesamowitości to termin odnoszący się głównie do wyglądu, ale tak właśnie się czułem. Mówili normalnie, ale w tym wszystkim pojawiało się jakieś dziwne odczucie z tyłu głowy. Całkiem jak gdybym nagle pomyślał, normalni ludzie tak nie rozmawiają. Zrzuciłem całe to zainteresowanie na fakt, że miasteczko jest małe i udałem się na poczynek. Zauważyłem coś dziwnego na dworze. Patrzyłem przez okno wychodzące na mój ogród. Na ulicy stała nieruchoma postać. Kobieta z psem. Nie dziwiłoby mnie to, jednak to już 3. noc z rzędu. Gdy wstałem rano, mój dzień okazał się być fatalny już od samego początku. Opony w moim aucie zostały przebite. To naprawdę dziwne jak na tak małe miasto. Prawie puściłem wiązankę, gdy usłyszałem pytanie zadane ciepłym, spokojnym głosem. Jakiś problem z sąsiedzy? To był Gary. Sposób, jaki do mnie podszedł. To było, jakby czekał cały czas za rogiem, by wyskoczyć i zauważyć, że ktoś zniszczył mi opony. Tak, ktoś zrobił to. Powiedziałem, wskazując na opony. Wygląda na to, że mamy tu jakiegoś zbira, odpowiedział. Powinniśmy dać znać szeryfowi. O, jest. To nie mógł być przypadek. Funkcjonariusz zjawił się nagle.
Całkiem jak gdyby zbiegiem okoliczności akurat jeździ po sąsiedztwie. Dzień dobry, czy to nasz nowy mieszkaniec? Przedstawił się i zapewnił, że zajmie się sprawą. Tak jak uprzednio, tak i teraz konwersacja trwała w nieskończoność. Zaczynałem tracić cierpliwość. Wcześniej rzucałem to na garb małego miasteczka. Teraz jednak dostrzegam, że ludzie z jakiegoś powodu przeciągają wymianę zdań tak długo, jak tylko mogą. Gary zaoferował mi podwózkę, którą oczywiście zaakceptowałem, z powodu braku innych opcji. Dużo opowiadał o swoim życiu, czasami jedynie zadając pytania o moje. Na wypadek, gdybyście się zastanawiali nad moją pracą, jestem reporterem, któremu zlecono zbadać sprawę lokalnej fabryki oraz stworzyć reportaż na jej temat. Mój sąsiad był na tyle miły, by podrzucić mnie do biblioteki, która była gospodarzem dla moich nagrań. To było dziwne. Nie mieli nawet żadnego elektronicznego systemu. Trzeba było wpisać na kartkę, jeśli chciałeś wypożyczyć książkę. Spodziewałbyś się, że biblioteka będzie cichym miejscem, w którym mógłbym spokojnie pracować. Ale tak jednak nie było. Natychmiast bibliotekarka i jej dwie asystentki przyszły do mnie, by porozmawiać. Przedstawiły się, a następnie opowiadały o życiu biblioteki. Ponownie, jak na moje, konwersacja trwała zbyt długo. Próbowałem skupić się na mojej pracy, ale nie mogłem. Szybko dostrzegłem, że ludzie czekają na mnie za każdym rogiem. Prawie, że wkładali twarze w książki. Jednak przysiągłem, że wcale ich nie czytają. No cóż, czytali tę samą stronę przez 2 godziny. Wychodząc, nie byłem pewien, jak wrócę do domu. Ale już chwilę po wyjściu z biblioteki znowu wpadłem na Garego. Witaj ponownie, sąsiedze. Czy ty czekałeś na mnie przez ten cały czas? Nie. Cholera, oczywiście, że nie. Po prostu byłem niedaleko i przypomniało mi się, że nie ma szans wrócić do domu. Wiedziałem, że biblioteka niedługo będzie się zamykać, więc wpadłem na pomysł, że zgarnę cię, gdy wyjdziesz. Dziękuję. Odpowiedziałem wystraszony jak cholera. Wracając, Gary powiedział mi, że urządza przyjęcie u siebie jutro wieczorem. Powiedziałem, że muszę wracać do pracy. Jednak ten tylko skomentował, że biblioteka jest zamknięta w weekendy. Pomyślałem, że to dziwne. Jednak nie mam absolutnie żadnej możliwości, by to sprawdzić. Powiedziałem, że przyjdę na imprezę. Tej nocy ponownie widziałem kobietę z psem. Nie myślałem o tym za dużo. Kolejnego dnia na imprezie zauważyłem tak dużą ilość osób, że musiałaś tam znajdować połowę miasteczka. Natychmiast mnie powitano i zaproszono, bym usiadł w centrum. Całkiem jak gdybym był malutkim chłopcem i miał gdzieś urodziny. Każda jedna osoba chciała ze mną rozmawiać. Szybko stało się to irytujące. Tej nocy ponownie widziałem kobietę z psem. W dokładnie tym samym miejscu co poprzednio. Udałem się na poranną przechadzkę. Idąc ulicą napotkałem kobietę, mniej więcej po 40, idącą z Golden Retrieverem. Tym razem jednak nie stała w miejscu, a szła w moim kierunku. Najwidoczniej chciała się przedstawić. Każdego dnia chodziła tą samą trasą. Powiedziała, że cieszy się, widząc nową twarz. Kolejnego dnia chciałem kupić nowe opony, ale nie mogłem ich znaleźć w żadnym sklepie znajdującym się w tym przeklętym mieście. Poprzez to rozumiem całe 2 sklepy znajdujące się w tej opuszczonej przez Boga mieścinie. Pomijając to, jak wszyscy byli mili, żadna osoba w tym mieście nie miała na zbyciu kół. Ciężko mi było w to uwierzyć. Cóż, chociaż udało mi się znaleźć rower, który mogłem pożyczyć. Musiało starczyć. Bez problemu mogłem dotrzeć do spożywczego i z powrotem. Ponad godzina zajęła mi jednak drogę do biblioteki. Gary ciągle oferował mi podwózkę, jednak odmawiałem. W końcu udało mi się wykonać część mojej pracy.
Żyłem tak przez tydzień, jednak w końcu ukradziono mi rower. Oczywiście po raz kolejny przedstawiciel lokalnej władzy znajdował się tuż za rogiem. Magare chętnie oferował podwózkę. Cóż, nie byłem już w stanie nawet pożyczyć roweru od kolejnej osoby. Tej nocy po raz kolejny widziałem kobietę z psem. W tym samym miejscu, w którym znajdowała się wcześniej. Rankiem udałem się na przechadzkę, a ona wbiegła wprost na mnie. Całkiem jak gdyby się mnie tam spodziewała. Za cholerę nie wiem, co dzieje się w tym mieście. Czułem ogromne nudności, więc przez ostatnie 2 dni nie wyszedłem z domu i siedziałem przed laptopem. Stwierdziłem, że nie obchodzi mnie już ta robota. Chcę się po prostu wydostać z tej dziury. Zadzwoniłem do mojego szefa i powiedziałem mu, że odchodzę. Powiedziałem też, że ciągle nie mam nowych opon. Wrócę taksówką. Nie chcę tu zostawać ani chwili dłużej. Obudziłem się w środku nocy, zaalarmowany przez hałasy na dole. Udałem się na parter, gdzie czekał na mnie Gary. Nie miał przy sobie broni ani nic takiego. Nie wyglądał na zagrożenie. Jednak znajdował się w moim cholernym domu o 2 w nocy. Jakim cudem wszedłeś do środka? Zapytałem. Po prostu otworzyłem drzwi. Ślusarz mi pomógł. Odpowiedział. Złapałem parasolkę. Nie była to odpowiednia broń. Jednak była pierwszym, co wpadło mi pod rękę. Nie podchudź po jabie. Nie chcę cię niepokoić. Powiedział Gary, niewzruszony przez całą sytuację. Chciałem ci tylko powiedzieć, że nie możesz stąd odejść. To potwierdziło moje podejrzenia. Usłyszałem głosy na zewnątrz. Gary, jak długo zamierzasz wszystko zgarniać dla siebie? My też czekamy na swoją kolej. Co się stało z dbaniem o innych? Wyjrzałem przez okno. Ujrzałem tłum miastowych otaczających mój dom. Co tu się do cholery dzieje? Ciężko to wytłumaczyć, zaczął Gary. Zacznijmy jednak od początku. Ta cała fabryka, na temat której szykujesz reportaż, wcale nie jest fabryką. To opuszczona wojskowa stacja badawcza. Nie wiemy dlaczego, ale stworzyli nas. Stworzyli nas takich, jakimi jesteśmy, więżąc nas na wieczność w tym mieście. Porzucili nas. Nie wiemy dlaczego. Wygląda to jednak tak, jakby nas przekleli. Nie znam innego powodu, dlaczego mieliby zadawać nam takie tortury. Wykrzywił twarz w grymasie. Jesteśmy postaciami z tła. Bardzo mało zależy od nas samych. Żyjemy dopiero wtedy, kiedy ktoś przybywa do naszego miasteczka. Nadaje nam celu. Całkiem jak gdyby miasto nagle zaczynało oddychać. Wiesz, jak wyglądał mój dzień, zanim przybyłeś? Stałbym w tej chwili w moim domu. Razem z moją rodziną przez długie godziny. Po prostu patrzylibyśmy w pustą ścianę, nie mogąc jeść ani pić, a nawet spać. Nie moglibyśmy czuć, ani wyrazić samych siebie. Nie mogłem nawet rozmawiać ze swoją rodziną, nim się nie pojawiłeś. Myślę, że masz dla nas nazwę. Nazwałbyś nas NPC, czy postacie poboczne. Tym właśnie jesteśmy. Nie możemy nic zrobić, dopóki nie jesteś w pobliżu. Gdy tylko się zjawiłeś, pokochałem to życie. Po raz pierwszy od lat czułem się żywy. Powiem ci coś. Mój dom jest pusty. Nie ma w nim mebli. Nic w nim nie ma. Wszystko to, co widziałeś na imprezie, pojawiło się, gdy do niego wszedłeś. Wrócę teraz do swojego domu, a on będzie pusty. Jednak nie dopuszczę do tego, by to się powtórzyło. Zaczął zbliżać się w moją stronę. Chodź ze mną. Wbiegłem na górę, blokując drzwi własnym ciałem.
Mogą tu wejść w każdej chwili. Mam rodzinę poza tym przeklętym miastem. Nie chcę spędzić życia jako niewolnik tego cholerstwa. Czymkolwiek by nie były te cudaki. Ręce mi się trzęsą. Ledwo trafią w klawisze. Nie wiem, co mam zrobić. Czuję dym. Ewidentnie podłożyli ogień. Wiedzą, że muszę wyskoczyć oknem. Nie wiem, czy będą o mnie walczyć, czy rozszarpią mnie na strzępy. Tak by każdy miał swój kawałek. Ale nie zostawią mnie w spokoju. Wygląda na to, że są tu więźniami. A ja stanę się kolejnym pośród nich.